Tefal to marka, która od lat słynie m.in. ze świetnej jakości sprzętu kuchennego. W ofercie producent ten posiada jednak również m.in. wiele urządzeń do sprzątania. Na moje testy trafił niedawno ich topowy odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex 1560 Animal. Jest to niezwykle wielofunkcyjne urządzenie, którym odkurzycie przeróżne powierzchnie, a nawet zmopujecie podłogi. Koniecznie sprawdźcie jego recenzję i zobaczcie, czy jest to sprzęt wart swojej ceny. Tefal posiada w swojej ofercie całą serię bezprzewodowych odkurzaczy. Poszczególne modele różnią się znacznie ceną, ale i możliwościami. Najtańsze kupicie już za kilkaset złotych, natomiast cena najdroższych znacznie przekracza 2000 zł. Na moje testy trafił niedawno najmocniejszy sprzęt w portfolio Tefala. Aktualną cenę możecie sprawdzić pod filmem w opisie, jak również na moim blogu bezprzepłacania.pl, na którego Was serdecznie zapraszam. Znajdziecie tam również rankingi tego typu urządzeń. Recenzję zacznijmy od unboxingu. Na początek wyjmujemy instrukcję obsługi oraz informacje o gwarancji. Tak, prezentuje się natomiast jednostka główna odkurzacza. Jest w niej już zamontowana bateria i filtry, a sprzęt jest praktycznie gotowy do użycia. Zaraz przyjrzymy się odkurzaczowi dokładniej. Jest też zginana rura przedłużająca. Pierwszy z elementów stacji dokującej. Duża turboszczotka do podłóg. To jest natomiast szczotka Easy Brush, których w sumie mamy tutaj 3. Zestaw gumowych zaślepek. Ładowarka podłączana do stacji dokującej. Mała elektroszczotka. Podstawa stacji dokującej. Uchwytna akcesoria. Kolejny element stacji, czyli długa rura, którą można również podpiąć do odkurzacza i go przedłużyć. Zapasowy filtr Easy Wash. Kolejny element stacji dokującej. Wąż elastyczny Mini Flex. Szczotka do kanap Sofa Brush. Ssawka szczelinowa. Kolejna szczotka Easy Brush podpinana do końcówki Mini Flex lub do rury przedłużającej przy stacji dokującej. Tak prezentuje się podstawowy zestaw odkurzacza Tefal X-Force Flex 1560 Animal, ale dokupić do niego można również zestaw do mopowania. Zestaw akcesoriów Tefal Aqua pasuje do wielu modeli odkurzaczy marki Tefal. Często można go również dostać jako gratis w ramach różnych promocji. W zestawie Aqua znajdziecie zapasową ściereczkę z mikrofibry, instrukcję obsługi oraz nakładkę mopującą z pojemnikiem na wodę i ściereczką z mikrofibry. Ilość elementów zestawu jest imponująca, a na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim wolno stojąca stacja dokująca, którą posiadają tylko nieliczne modele na rynku. Stacja ułatwia ładowanie odkurzacza, ale przede wszystkim samo przechowywanie zarówno odkurzacza, jak i licznych szczotek i ssawek. Zacznijmy jednak od omówienia budowy odkurzacza. Zestaw z turboszczotką do podłóg waży nieco ponad 3 kg. Sam odkurzacz bez długiej rury waży już jednak znacznie mniej, bo zaledwie 1,9 kg. Główny ciężar stanowi natomiast bardzo pojemna, jak na tego typu sprzęt, bateria o napięciu 32,4 V. Ogromnym atutem tego sprzętu jest możliwość łatwego odpięcia i ewentualnej wymiany baterii. Można więc kupić dodatkową baterię i wydłużyć sobie dwukrotnie czas sprzątania. Poza tym z reguły to bateria zużywa się najszybciej w takich urządzeniach, więc dobrze, że jest możliwość jej łatwej wymiany. Od frontu na wlocie odkurzacza zamontowana jest już szczotka Easy Brush. W górnej części znajduje się natomiast pojemnik na zabrudzenia. Pomieści aż 0,9 litra zanieczyszczeń, czyli całkiem sporo w porównaniu z konkurencją, u której potrafi to być zaledwie około 0,5 litra. Pojemnik
można bardzo łatwo odpiąć, jak również ponownie założyć. Proste jest również jego opróżnianie i ewentualne mycie. Umyć możemy również filtr znajdujący się w pojemniku. Powiedzmy sobie teraz o sterowaniu urządzeniem. Sprzęt trzyma się podobnie jak pistolet. Pod palcem wskazującym mamy włącznik w formie spustu. W trakcie odkurzania nie musimy go jednak trzymać, jak to ma miejsce w przypadku wielu konkurencyjnych odkurzaczy. Przycisk wystarczy raz nacisnąć. Ponowne naciśnięcie wyłącza odkurzacz. Jeżeli chcemy szybko i radykalnie zwiększyć moc, w trakcie odkurzania pociągamy za czerwony cyngiel. Włącza on dopalanie, czyli boost. I odkurzacz wchodzi w najwyższe obroty, o których skuteczności opowiem w dalszej części recenzji. Kolejne przyciski umieszczone są w tylnej części odkurzacza, tuż pod kolorowym wyświetlaczem. Mamy tutaj przycisk do zmiany trybu pracy, czyli zwiększenie i zmniejszenie obrotów. Zmiana biegu powoduje również automatyczne przeliczenie pozostałego czasu pracy urządzenia. Środkiem umieszczony jest jeszcze przycisk włączający tryb auto, a po prawej stronie przycisk zmiany trybu wyświetlania informacji o baterii. Informację o poziomie naładowania baterii możemy mieć podaną w formie procentowej lub w przeliczeniu na pozostały nam czas sprzątania w aktualnym trybie pracy. Szczególnie ta ostatnia opcja jest przydatna, bo sam procent pozostałej baterii może nam niewiele mówić i trudno na tej podstawie ocenić, czy potrzebujemy doładować odkurzacz, czy też spokojnie uda nam się odkurzyć to, co zaplanowaliśmy bez ładowania. Odkurzacz posiada w zestawie kilka szczotek i ssawek, które znajdą zastosowanie do odkurzania różnych powierzchni. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wszystkie są bardzo solidne i nie ma problemu z ich wpięciem czy też wypięciem. Wszystko jest tutaj dobrze spasowane, a warto wiedzieć, że jest to często bolączka tańszych urządzeń tego typu. Najważniejsza w takim sprzęcie jest bez wątpienia turboszczotka do sprzątania podłóg. Rozwiązanie zastosowane w tym modelu sprawdzi się zarówno w odkurzaniu twardych podłóg, jak i dywanów. Szczotka ma osobny silnik o mocy aż 50 W, który w trakcie pracy wprowadza wałek szczotki w bardzo szybkie obroty. Z racji, że szczotka będzie miała kontakt z podłogą i nogami mebli, ważne jest, czy nie będzie niczego rysowała i obijała. Jest to często problem w odkurzaczach. Tutaj producent zadbał o odpowiednie zabezpieczenia. Kontakt z podłożem może mieć nie tylko sam wałek elektroszczotki, ale przede wszystkim plastikowe elementy szczotki. Na szczęście w tym modelu od spodu znajdują się miękkie kółka. Wzdłuż szczotki jest też miękki pasek materiału. W razie potrzeby szczotkę możemy bardzo łatwo wyjąć i wyczyścić. Nie potrzeba do tego żadnych urządzeń. Jak widzicie, wszystko jest tutaj intuicyjne. Poza miękkimi kółkami, elektroszczotka ma też miękkie fronty, dzięki czemu nie będziemy zostawiać śladów na nogach mebli czy też listwach przypodłogowych. Od frontu umieszczone są również światła LED-owe, które podświetlają sprzątaną powierzchnię w trakcie pracy urządzenia. Sprzątanie podłóg modelem X-Force Flex jest wygodne nie tylko z uwagi na dobrze skonstruowaną elektroszczotkę, ale również na łatwo zginaną rurę. Znacząco ułatwia to sprzątanie powierzchni pod meblami. Po wyprostowaniu rura sama się blokuje i po odkurzaniu miejsc pod meblami możemy płynnie przejść do sprzątania dalszej części mieszkania. Na rurę poza elektroszczotką możemy też założyć szczotkę Easy Brush i w ten sposób odkurzać na przykład kąty pod sufitem. Jeżeli potrzebujemy sięgnąć dalej, to rurę możemy znacząco wydłużyć o rurę ze stacji dokującej. Możemy to zrobić w dowolnej konfiguracji w zależności od potrzeb. W ten sposób sięgniemy naprawdę wysoko. Możemy również podłączyć elektroszczotkę i w ten sposób dotrzeć do trudno dostępnych miejsc głęboko pod meblami. Dotarcie do trudno dostępnych miejsc ułatwi nam również wąż elastyczny. W zestawie mamy również szczotkę do kanap i wszelkich tapicerowanych powierzchni. Jest też mała elektroszczotka, sprawdzająca się rewelacyjnie przy usuwaniu sierści z mebli.
Silnik małej szczotki ma moc aż 30 W, co rzadko się zdarza przy takim sprzęcie. Jest też klasyczna szczelinówka, której nie może zabraknąć w odkurzaczu tego typu. Podobnie jak dużą elektroszczotkę, również małe ssawki szczotki zakłada się i wypina bardzo dobrze. Fajne jest też to, że nie musimy odpinać szczotki Easy Brush z odkurzacza. Przejdźmy do najważniejszego, czyli testów odkurzania. Testowany model Tefal X-Force Flex 1560 Anima to obecnie najmocniejsza wersja odkurzacza bezprzewodowego tej marki. Cyfrowy silnik o mocy 550 W generuje moc sącą aż 230 Air-Watt. Czy jest to dużo? Nawet ekstremalnie dużo, jeżeli porównamy to do innych bezprzewodowych odkurzaczy, z których wiele oferuje moc o połowę mniejszą. Warto jednak pamiętać, że jest to moc osiągana w najwyższym trybie, czyli w Boost. Do regularnego sprzątania większość z Was będzie natomiast korzystała z niższych trybów. Dlaczego? Otóż im wyższy bieg i większa moc, tym krótszy czas pracy odkurzacza. Pamiętajmy, że jest to odkurzacz akumulatorowy. Jego czas pracy bez konieczności naładowania baterii jest ograniczony. Pod tym względem model 1560 wypada jednak po raz kolejny bardzo dobrze na tle konkurencji, bo bateria o napięciu 32,4 V wytrzymuje nawet do 80 minut pracy. Taki czas uzyskamy jednak tylko w trybie eko i to bez elektroszczotki. Zarówno używanie którejś z elektroszczotek, jak i wyższych trybów pracy powoduje automatycznie skrócenie czasu, przez jaki możemy odkurzać bez konieczności doładowania lub wpięcia drugiej baterii. Okazuje się jednak, że już nawet tryb eko oferuje przyzwoitą siłę sącą. W trybie tym spokojnie odkurzymy łatwiejsze do wciągnięcia zabrudzenia. Na co dzień warto jednak korzystać z trybu auto. Odkurzacz potrafi sam dostosować siłę sącą do potrzeb. Odkurzając dywany, obroty zwiększają się automatycznie, gdyż to właśnie z odkurzaniem dywanów może być problem na najniższym biegu. Jeżeli jednak mamy do czynienia z wyjątkowo trudną powierzchnią i na przykład głęboko wbitymi w tapicerkę czy też dywan drobinkami, wtedy jednym pociągnięciem czerwonego spustu uruchamiamy tryb Boost. Siła sąca jest przeogromna i dorównuje tradycyjnym odkurzaczom na kablu i to takim o dużej mocy. Z efektów odkurzania jestem bardzo zadowolony. Pod tym względem jest to chyba najlepszy odkurzacz pionowy, jaki testowałem do tej pory. Na plus mogłem zaliczyć również łatwość wyjmowania i opróżniania pojemnika po sprzątaniu. Wszystkie zanieczyszczenia opadają na dno zbiornika i nie blokują filtrów. Tefal X-Force Flex 1560 Animal świetnie nadaje się do odkurzania podłóg. Jednak kupno takiego sprzętu ma sens szczególnie w sytuacji, kiedy odkurzacz jest nam potrzebny do sprzątania różnych powierzchni. Brak kabla to przede wszystkim łatwiejsze docieranie w trudno dostępne miejsca. Każdy, kto dba o czystość wnętrza swojego auta, pewnie nieraz zaklnął, jak szybko wyłączają się popularne automaty na monety dwuzłotowe. Odkurzacze na stacjach benzynowych czy też myjniach samochodowych są ponadto bardzo niewygodne. Do dyspozycji mamy tylko szczelinówkę i to na długim, ciężkim wężu. Sprzątanie odkurzaczem X-Force Flex jest natomiast bardzo proste, a dobierając odpowiednią końcówkę dotrzemy wszędzie. Jest to też rozwiązanie bardziej higieniczne, kiedy korzystamy z własnego sprzętu. W moim teście świetnie sprawdziła się przede wszystkim miękka szczotka do kanap, którą idealnie wyczyściłem bagażnik. Inny, poprzednio testowany odkurzacz nie był sobie w stanie poradzić z mocno wbitymi w filcową powierzchnię drobinkami. Odkurzacz, jak wskazuje umieszczony w nazwie dodatek Animal, idealnie sprawdzi się w domu ze zwierzętami. Właściciele psów i kotów dobrze wiedzą, jakim utrapieniem potrafi być wszędobylska sierść. Usunięcie jej z kanap i innych tapicerowanych mebli bywa nie lada wyzwaniem. Nie jest to jednak duży problem dla tego odkurzacza. Z wbitą w kanapy sierścią cudownie radzi sobie mała elektroszczotka. Sierść znika w mgnieniu oka. Poza tym szczotka ta świetnie wciąga różne drobne ustroje i roztocza. Wbrew pozorom, nawet na czystej na pierwszy rzut oka kanapie potrafi być ich mnóstwo. Jeżeli macie w domu alergików, to zdecydowanie polecam zakup tego typu sprzętu. Skoro mowa już o alergiach, to warto wspomnieć o filtrach w tym sprzęcie. Odkurzacz jest zbudowany w dużej mierze z myślą o osobach, które nie tolerują kurzu w powietrzu. Wbrew pozorom, to właśnie w trakcie odkurzania sporo kurzu może trafiać do powietrza. Krótko mówiąc, tradycyjne odkurzacze bardzo często dużo kurzu zbierają, ale jednocześnie wzbijają w powietrze małe drobinki. Tutaj problem ten został ograniczony do minimum,
gdyż zastosowane filtry eliminują do 99,9% drobinek. Filtrację powietrza ułatwia przede wszystkim zastosowana technologia cyklonowa. Brud jest w trakcie ruchu powietrza skutecznie odseparowywany już w pojemniku. Ponadto mamy dwa filtry. Jeden zmywalny umieszczony we wnętrzu pojemnika i drugi EPA, wyłapujący mikrocząsteczki i okalający silnik. Kontakt z kurzem możemy mieć niestety również przy opróżnianiu pojemnika. Z tym trzeba się liczyć w przypadku każdego odkurzacza tego typu. Na szczęście zarówno wyjmowanie, jak i opróżnianie pojemnika w tym modelu nie jest zbyt trudne. Przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda efekt odkurzania kanapy z sierści. Sierści włosy ubiły się w zgrabną kulkę, którą wystarczy wrzucić do kosza i odkurzacz jest praktycznie czyściutki. Oczywiście nie zawsze opróżnianie będzie tak proste, bo dużo zależy od tego, co sprzątamy. Ale w razie potrzeby pojemnik można też łatwo umyć pod bieżącą wodą. Odkurzyć tapicerowane powierzchnie możecie również świetną szczotką do kanap, a w wąskie miejsca dotrzecie szczelinówką. Do odkurzacza możecie również dokupić nakładkę mopującą. Jest to głowica podpinana do rury odkurzacza, która zawiera pojemnik na wodę. Przycisk zabezpieczający sprawia, że kiedy nie mopujemy, nic się nie wydostanie z pojemnika. Z drugiej strony mamy otwór na wodę. Jak sprzęt działa w praktyce, przekonacie się na przykładzie wyjątkowo brudnej podłogi, której specjalnie nie myłem przez dłuższy czas na potrzeby tego testu. Efektem była masa dobrze zaschniętych plam po różnego rodzaju substancjach. Jak widzicie więc, zadanie do łatwych nie należało. Mopowanie w tym przypadku w gruncie rzeczy polega na przecieraniu podłogi zwilżoną szmatką z mikrofibry. Takie rozwiązanie nie daje nam możliwości zbierania rozlanych na podłodze płynów, więc tradycyjnego mopa może się jeszcze nie pozbywajmy. Będzie on nam jednak coraz rzadziej potrzebny, bo nakładka Tefal Aqua rewelacyjnie sprawdza się do zmywania zaschniętych plam czy też łatwego odświeżenia podłogi. Ku mojemu zdziwieniu odkurzacz poradził sobie nawet z mocno zaschniętymi plamami i to lepiej niż niektóre odkurzacze typowo mopujące. Warto jeszcze podkreślić, że w trakcie sprzątania z nakładką mopującą podłoga jest nie tylko przecierana, ale i jednocześnie odkurzana. Zarówno w przedniej, jak i tylnej części nakładki znajdują się ssawki, którymi wciągane są zabrudzenia do środka. Ogranicza to pozostawanie na podłodze czarnych, mokrych frędzli z brudu. Ostateczny efekt uzyskamy po przejechaniu po sprzątanej podłodze kilka razy. Ale biorąc pod uwagę, że płytki te nie należą do najłatwiejszych w czyszczeniu, byłem pozytywnie zaskoczony. Ostatecznie jednak nakładkę Tefal Aqua traktowałbym tylko jako świetny dodatek zwiększający użyteczność tego sprzętu, a nie jako sprzęt, który całkowicie zastąpi mopa w domu. Po sprzątaniu szmatka mopa będzie zapewne bardzo brudna, ale można ją bardzo łatwo zdjąć i wymienić. W zestawie mamy dwie szmatki, ale przy częstym mopowaniu dobrze mieć ich więcej. Są do dokupienia. Poza tym można je normalnie prać w pralce i powinny wytrzymać do 100 prań. Efekt sprzątania możecie sami ocenić. Jak dla mnie super. Na koniec mojej recenzji wspomnę jeszcze o kilku istotnych kwestiach, o których powinniście wiedzieć przed zakupem tego sprzętu. Czy odkurzacz ma jakieś poważne wady, które by go w jakiś sposób dyskredytowały? Można w zasadzie powiedzieć tylko o jednej. Jest to sprzęt dosyć drogi. Nie każdego stać na wydatek rzędu 2,5 tysiąca złotych. Można oczywiście znaleźć wiele znacznie tańszych i podobnych sprzętów. Również Tefal ma w swojej ofercie sporo odkurzaczy w niższych cenach. Nie wszystkie jednak oferują takie możliwości. Model 1560 Animal posiada przede wszystkim bogaty zestaw akcesoriów. Często zdarza się, że ludzie kupują jakiś tańszy odkurzacz, a potem zaczynają szukać dodatkowych szczotek i ssawek. Te natomiast są albo niedostępne dla danego modelu, albo znacząco podnoszą koszt całego zakupu. Tutaj w gruncie rzeczy mamy wszystko co potrzebne w cenie. Jeżeli załapiecie się na właściwą promocję, możecie nawet mieć nakładkę mopującą w cenie urządzenia.
Ogromnym atutem jest również bardzo wygodna stacja dokująca, którą ma w zestawie niewiele modeli. Jedyna rzecz, która mi w tym przypadku nie pasuje, to sposób odstawiania odkurzacza. Musimy robić to od góry, podobnie zabranie odkurzacza ze stacji wymaga jego podniesienia. Zarówno odstawianie, jak i wyjmowanie odkurzacza sprawia, że całość konstrukcji jest lekko chwiejna. Warto zatem stację montować do ściany na stałe. Jest taka możliwość. Poza tym o odkurzaczu mogę mówić w samych superlatywach. Ma ogromną moc sącą, ma wytrzymałą baterię i jest bardzo solidnie wykonany. Są to jego najważniejsze atuty. A to, co w moim odczuciu przede wszystkim uzasadnia jego wysoką cenę, to właśnie wykonanie. Miałem na testach mnóstwo urządzeń o dużej mocy i wytrzymałej baterii, a także zaskakująco niskiej cenie. Z reguły były jednak wykonane ze słabszych plastików, gdzie niegdzie było widać niedoróbki. Niektóre tanie odkurzacze sprawiały wrażenie mało trwałych i podatnych na uszkodzenia. Jeżeli zakładamy, że odkurzacz i tak wymienimy po roku czy dwóch na nowy, to faktycznie nie ma co przywiązywać dużej wagi do jego wykonania. Tefal zapewnia natomiast, że ich urządzenie nie tylko objęte jest standardową dwuletnią gwarancją, ale jest naprawialne przez 15 lat. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się z podobną deklaracją u innych producentów podobnych urządzeń. Czy sprzęt jest głośny? Jest to pytanie, które otrzymuję regularnie w kontekście moich testów różnego rodzaju odkurzaczy. Moja odpowiedź jest zawsze taka sama, czyli to zależy. To zależy od tego, czego oczekujemy. Generalnie musimy pamiętać, że odkurzacz to nie jest urządzenie, przy którym można wygodnie spać, chyba że bardzo lubimy jego dźwięk. Ponadto głośność w dużej mierze zależy od mocy sącej urządzenia. Odkurzacze o małej mocy w oczywisty sposób mogą być znacznie cichsze. W przypadku modelu 1560 mamy jednak do czynienia z mocnym silnikiem i ogromną siłą sącą w trybie boost. Według producenta głośność w tym trybie to 84 dB. Mój pomiar, który staram się wykonywać w podobny sposób dla wszystkich urządzeń, wykazał maksymalnie 80 dB przy odległości około 2 metrów. Bez wątpienia nie można powiedzieć, aby był to cichy sprzęt. Niektóre modele hałasowały u mnie na poziomie 75-78 dB, więc pracowały nieco ciszej. Jeżeli jednak potrzebujemy mniej intensywnego dźwięku odkurzacza, zawsze możemy korzystać z niższych trybów. Poziom eko to według producenta zaledwie 73 dB. U mnie wyszło nawet poniżej 72, co jest poziomem pozwalającym spokojnie pracować, a nawet oglądać telewizję w pobliżu pracującego odkurzacza. Czy odkurzacz jest ciężki? Jest to kolejne często zadawane pytanie, na które również nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jednostka główna odkurzacza waży około 1,9 kg, z rurą i elektroszczotką jest to już natomiast 3,2 kg. Na rynku znajdziecie zarówno cięższe, jak i lżejsze odkurzacze tego typu. Warto jednak pamiętać, że jakość plastików, o której wspomniałem wcześniej, również sprawia, że odkurzacz musi swoje ważyć. Podobnie sprawa wygląda z mocą silnika i pojemnością baterii. Większa moc i pojemność to również nieco większa waga. Pomimo tego, odkurzacz jest znacznie lżejszy w użytkowaniu od jakiegokolwiek tradycyjnego odkurzacza na kablu. W dużym skrócie mogę powiedzieć, że Tefal X-Force Flex 1560 jest to najlepszy odkurzacz pionowy, jakiego miałem przyjemność do tej pory testować. Sprawdziłem ich już kilkadziesiąt, więc mogę nieskromnie powiedzieć, że jakieś porównanie mam. Nie jest to sprzęt najtańszy. Zdaję sobie sprawę, że sporo osób odwiedzających mój kanał szuka być może tańszych rozwiązań. Tych na rynku macie mnóstwo. Również na mojej stronie znajdziecie ich liczne recenzje. Sprzęt od Tefala to jednak rozwiązanie dla osób, które szukają czegoś wyjątkowo solidnego i są w stanie za to zapłacić kilkaset złotych więcej. Parametry modelu 1560 stawiają ten sprzęt w czołówce odkurzaczy bezprzewodowych praktycznie pod każdym względem. Jest to zatem opcja dla osób, którym zależy na topowym sprzęcie. Za znacznie mniejsze pieniądze dostanie się natomiast kilka innych modeli Tefala. Odkurzacze te różnią się nieco mocą i pojemnością baterii, ale nie odbiegają od prezentowanego modelu jakością wykonania. Przed zakupem zachęcam również do sprawdzenia stale aktualizowanego rankingu, gdzie możecie sprawdzić, jak w mojej ocenie dany sprzęt wypada na tle konkurencji. Link do niego znajdziecie pod filmem. Pamiętajcie też o daniu temu filmowi kciuka w górę i pozostawieniu komentarza. Wasze reakcje znacznie pomagają mi w rozwoju kanału. Koniecznie zajrzyjcie też na bezprzepłacania.pl po więcej ciekawych recenzji. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.